Cześć, witajcie z tej strony Olemari, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj sobie gramy w Clash'a, ponieważ wiele osób mnie o to prosiło. No i też dlatego, że dawno nie było Clash'a, a więc jest dlatego Clash Royale. I bez powodu też nie będziemy sobie grać same battle, bo również mam ciekawe skrzynki takie jak Magical Chest, zaraz sobie to odbierzemy. Oraz tutaj nie będę klikał, bo mamy tutaj dobrą skrzynkę z Clan Warsów. Zobaczymy tutaj, co jeszcze w sklepie jest. Nic ciekawego. Okej, a więc plan odcinka jest taki, że najpierw gramy battle'a, później otwieramy skrzynkę z Clan Warsów. Później gramy battle'a, otwieramy skrzynkę z Magical Chestów, jeszcze raz gramy battle'a i koniec odcinka. A więc zaczynamy battle'a, no bo nie ma więcej co gadać. Ostatnio mam taki... Ostatnio mi trochę lepiej idzie w Clash'u. Nie wiem, czy pod względem tego samego grania, chociaż też, ale chodzi mi bardziej o klan, ponieważ klan się bardzo dobrze rozwija. Dlatego to też jest do tego powód, abyście do niego dołączyli. Dlaczego się dobrze rozwija? Ponieważ mamy już srebro 1. Udało nam się, co wcześniej dla nas nie było osiągalne. A teraz jakoś nam się udało, teraz trochę bardziej dbam o klan. Ustawiłem wysoki próg, aby dołączali lepsi gracze. Opanowałem trochę taktykę, taktykę dobrego liderowania. Wcześniej też dobrze liderowałem, ale nie na tyle, aby nie do takiego stopnia. No i teraz lepiej trochę lideruję niż wcześniej i teraz klan się rozwija i mam nadzieję, że dalej będzie się rozwijał, że nie upadł, nie będziemy stali w miejscu, że nagle nie wiem, dostaniemy jakiegoś kryzysu i będzie słabo. Na to nie liczę. Ale liczę na to, że dołączycie do naszego klanu, dlatego serdecznie zapraszam McQueen.pl. Chyba w każdym odcinku z Clash Royale mówię to, abyście dołączali. I jak widzicie tutaj chyba przeciwnik się poddał, co z jednej strony jest dobre, a z drugiej strony takie, wiecie, takie brak emocji. Chociaż nie, dobra. Coś tam się wybronił. Nie wiem, czemu tak długo czekał. Na pewno miał rakietę. Okej, dam tornado. Uwaga, czy uderzy, czy uda... Jest, uderzył. Dobra, bałem się już, że nie uderzy. Okej, dam teraz muszkieterkę, aby się wybronić przed tym balonem. O kurde, chyba nam się nie uda. Znaczy, bomba na pewno uderzy, to jest pewne, ale na szczęście nie udało się uderzyć balonowi. Chyba na wysokim poziomie musiał mieć. Ale dobra, my tu idziemy z alternatywą i ładnie tutaj bijemy przeciwnika. O, dobry fireball. Chociaż mógł zahaczyć o wieżę, chociaż nie wiem, czy by się to udało, ale zawsze coś tam giant zadał i widać mamy, dużo nam się udało zadać. Też mi lepiej właśnie idzie z Clash'a, bo jakoś bardziej ten, no jakby to powiedzieć, bardziej lepiej gram, trochę coraz lepsze deki układam i dobre levele mam kart, tak mi się przynajmniej wydaje. No popatrzcie sobie na te levele, dla mnie są wystarczające. O, nawet wbiję Challengera 2, nawet nie wiedziałem, że wbiję. Odblokujemy sobie Silver Chesta oraz jeszcze otworzymy sobie Clan War Chesta. Tutaj mamy pierwsze miejsce, dostajemy 100 ile? 112 pucharków dodatkowych, a więc się cieszę, mamy srebro 1 i otwieramy skrzynkę. Co tu będzie? Gold, tradycyjnie. Gold. Mam nadzieję, że będzie chociaż jakiś token. Jak będzie gold, to nie będzie ciekawie. Jest, rare token. Rare token chyba jest moją ulubioną. Najmniej ulubioną jest legendary z tego powodu, że nikt się nie chce wymieniać. No i to jest słabe w tym. O, dobra. O. Yeah. Dobra. Od razu sobie zrobiliśmy trade'a, bo ktoś wystawił fajną ofertę. Ponieważ ja, jak wiecie, używam muszkieterki. O, to bym sobie wziął, ale nie mam tego commona, common tokena, dokładnie. Nie wystawiłem sobie, o, czyżby przypadkiem nie zrobimy dzisiaj tornado na maksa? O, już lecą pierwsze tornada. Jakby się udało zrobić tornado, nawet tego nie planowałem. Ale dobra, mamy challengera srebro 1 i się cieszę. No i niedługo odpalamy kolejne Clan Warsy, zapraszam do klanu. Będziemy wywalać tych niegrzecznych, czyli tych, którzy nie grają, takich leniuchów. A tych, którzy są godni bytu w naszym klanie, serdecznie zapraszamy. Chciałbym też również pogadać o przyszłości z YouTube'em.
Ponieważ w przyszłości chciałbym tworzyć, o kurde, czy się uda? Uda się, dobra. W przyszłości ogólnie chciałbym tworzyć muzykę, tak, wiecie, na YouTubie zamiast odcinków. Muzyki, no wiadomo, nie byłyby co tydzień, bo tak często się nie robi tych muzyk. Ale tam, nie wiem, maksimum co pół roku byłyby takie piosenki. Nie wiem jeszcze, co o tym sądzić, ale zastanawiam się właśnie nad taką zmianą. Oczywiście nie teraz, no nie wiem, tam za 2-3 lata. Dlaczego tak? Bo wiecie, muszę mieć trochę profesjonalniejszy sprzęt. Jak na razie to mam, no, sprzęt taki podstawowy. Takie, no, podstawowe piosenki robię, ale dla mnie nawet spoko wychodzą. No i chciałbym w przyszłości robić, no, więcej piosenek. No dlaczego? No bo po prostu piosenki mi się fajnie robi. Inne odcinki też, ale no nie tak bardzo, bo trzeba, już coś tam się lękam, aby nagrać odcinek, ale dobra, w końcu jak przysiądę, to jest fajnie. Ale tak to tak mi się trochę nie chce, przyznam. O dobra, ładnie tutaj sparki zadaję i dobra. Wiedźma chyba nie. Kurde, myślałem. Dobra, ta walka chyba będzie przegrana już, tak myślę. Bo tutaj trochę słabo gram. Akurat, bo bardziej bronię Gianta niż te rzeczy za Giantem. No bo Giant niby teoretycznie dużo zadaje, ale jednostki za tym, kiedy agro jest na Gianta, czyli kiedy wieża wbije Gianta, to jednostki za Giantem mocno atakują, nawet jak nie są mocne, czy to byłyby bacy. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I to też jest dobre w Clashu, że można dać jakąś słabą jednostkę za tankiem. Wieża bije w tanka, a taka słaba, teoretycznie słaba rzecz bije. I to jest dobre. Dobra. Walka przegrana, nawet jakby się udało tą wieżę zdobyć, to byśmy i tak przegrali, bo on zdobył nam dwie, my jedną. No ale dobra. Przynajmniej poprzednią walkę wygraliśmy, a teraz otwieramy sobie Magical Chesta. Dokładnie. Przegraliśmy. I teraz Magical Chest. Minus 28. Dobra, Magical Chest. Challenger. Wszedliśmy na Challengera. A poprzednio. A teraz właśnie spadliśmy. Okej, w tej chwili sobie otwieramy Magical Chesta. Przyjmujemy przysługę, tak? Nie wiem, jak to się po angielsku nazywało. Ale quest, tak, quest, dobra. I otwieramy Magical Chesta. Mam nadzieję, że będzie legenda. Tradycyjnie Sparkiego siobie. No wszystko, co z mojego deku, to zawsze będzie dobrze. Legendy nie będzie, no nie będzie na pewno, bo za mało wypada tych kart. A jak wiecie, jeżeli jest za mało kart, to jeżeli tak pojedynczo wypadają karty, to wtedy legendy nie będzie. O, dobra, przyjmiemy sobie Silver, tego Free Chesta. I w tej chwili gramy sobie teraz gramy sobie Battle. Okej, w tej chwili sobie zagramy Battle, tak, bo wzięliśmy Magical Chesta i gramy sobie ostatniego Battle w tym odcinku. Nie wiem, ile wyjdzie odcinek, na razie wychodzi 13 minut. Dobra, po montażu to myślę, że nie wiem, max 10, ale to takie naprawdę max. Chociaż, nie wiem, no 10, 7 minut. Dobra, nie zagłębiajmy się w to. Lepiej się skupmy na rozgrywce. I ogólnie trochę ostatnio mam taki, jakby, jeżeli chodzi o YouTube'a, to mam taki, no nie można powiedzieć, że to kryzys, bo kryzysu nie mam, ale jakoś pomysły mi nie wpadają do głowy. Co nie znaczy, że mam mobilizację do tworzenia filmów. Dlatego jeżeli macie fajny pomysł, ale to naprawdę ten. Naprawdę, jeżeli macie jakiś fajny pomysł, albo nawet niefajny pomysł, no to napiszcie koniecznie w komentarzu, bo każdy pomysł może być dobry. No może nie w wersji pierwotnej, ale po modyfikacji zawsze może być dobry. Tutaj chyba znowu przegramy. Na to wygląda. Szybko przegrana, tak zwana.
Ale postaram się tutaj trochę bardziej przyłożyć i wykryć, chociaż nie wiem. Ale z moim deckiem jest to możliwe. Trochę nie wiem, czy za bardzo nie chwalę się swoim deckiem, ale mi się po prostu deck podoba. Co nie znaczy, że jeżeli dla mnie jest dobry deck, to dla kogoś innego. Jeżeli gracie deckiem długo, znaczy no nie długo, po prostu jeżeli gracie deckiem i czujecie, że dobrze nim gracie, no to po prostu grajcie nim, tak? O, tutaj ładnie Sparky został ze swoim życiem. No i kończąc temat, jeżeli macie deck, który lubicie, którym dobrze gracie, to grajcie nim, bo właśnie są takie deki, że jest już wiadomo, że będzie przegrana, a tu nagle twój deck cię ratuje. I to jest dobre. To jest fajne. No i tutaj trochę się bardziej. Gdybym dał wcześniej tego Fireballa, to bym miał większe szanse na wygraną. Albo na chociaż zdobycie wieży. Ale no, jeszcze jest możliwe zdobycie tej wieży, ale to przeciwnik musiałby się w ogóle nie bronić. No. A jak widać, daje Prince'a już od razu, wszystko daje, aby się bronić. A więc skończy się to na 1-0 dokładnie. No, bo już tutaj nic nie zrobię. O, przynajmniej ładny Fireball wleciał. Okej, kolejny minus 28 pucharków. Czyli nie jest mi za bardzo szkoda, ale dobra. Może być. W sensie, no, nawet wysoko jestem jak na swoje. No i trochę należałoby mi przystopować. O, brakuje mi jednego tornada do max levela, a więc poczekam tutaj trochę, pan zrobię cięcie, jak się uda wyżebrać z czatu. Jeszcze jedno tornado, to będzie cud. Uwaga, jest! Mamy tornado! Musimy podziękować. Dzięki. Michalowski ma kanał na YouTubie M3HU. Mechu, tak to się chyba czyta. A więc w podziękowaniu chcę rozpromować jego kanał, no bo uratował mi odcinek, tak? Jak mi się uda znaleźć jego kanał, to w karcie tutaj chyba w tym rogu są karty, daję jego kanał. Jeżeli nie, to nic nie poradzę, ale raczej znajdę, no bo chyba istnieje, jak tak pisze. A my ulepszamy tornado, mam to przyjemność zrobić. I uwaga! Ten niesamowity moment. Pamiętam, jak ulepszałem Firebola, a teraz sobie ulepszamy tornado. Dobra, a więc mamy kolejną kartę na maksie. Mamy dwie karty na maksie. Nie wiedziałem, że kolejną kartą będzie tornado, ale tyle się uzbierało i się udało. I tym akcentem chcę podziękować Wam za obejrzenie tego odcinka. Oraz chcę Wam powiedzieć, że jeżeli film Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Oraz na kanale naszego radownika, czyli Mechu. Pamiętacie, macie w karcie. Raczej nie promuję tak kanałów, ale jako że uratował mi odcinek, to czemu nie? Jeszcze raz dziękuję Wam za obejrzenie odcinka i do zobaczenia za tydzień. Cześć!